Hyrule, the magic of this sacred rune will grant you the power of electric breath. Thanks for getting my kite down, Spyro. Look, Spyro, look what came out of the tree when you saved my kite. A baby dragonfly. Hey, it flew away. Hey, it's Mooney. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Spyro Enter the Dragonfly na konsolę PlayStation 2. No i poprzednim razem zaczęliśmy sobie przygodę, zrobiliśmy sobie pierwszy poziom, kawałeczek sobie tutaj trochę świata, głównego hubu zestuprocentowaliśmy, chociaż to nawet nie można powiedzieć, że zrobiliśmy 100%, no ale tam troszeczkę rzeczy pozbieraliśmy. No, ogarnęliśmy sobie tutorial od Huntera, od Sparksa, no generalnie jakoś sobie to leci wszystko. Jak pamiętacie, poprzednim razem zapomniałem tam jednego klejnotu oraz jednego Dragonfly'a uratować, lub jedną ważkę. No i sobie, jak mogliście zobaczyć przed rozpoczęciem, wróciłem, więc teraz mam wszystko ogarnięte i będę mógł zabrać się za następny poziom. Ale zanim zabierzemy się za następny poziom, to wypadałoby zrobić taką rzecz, a mianowicie sobie zmienić troszeczkę tutaj power up, dokładnie tak. I zbieramy kolejną ważkę. Hey, it's Toon! Mamy Toonsa zebranego. To jest 14 nasza ważka. Swoją drogą, jeżeli brzmię trochę inaczej, to bardzo przepraszam, ale nagrywam z rana, jest 7.41. Nagrywam z samego rana, ponieważ tam wszyscy w domu śpią, a nie chcę za bardzo budzić, z wiadomych przyczyn. Więc postanowiłem, że sobie mam czas, mam chwilę, nie mam nic zbytnio do roboty. No i zabiorę się od razu za nagrywanie, żeby mieć już to z głowy trochę, co nie? Lepiej myśleć tak, a nie inaczej. Słuchajcie, dzisiaj kiedy to nagrywam jest 2 listopada, godzina 7.42. Nie wiem kiedy wy to będziecie widzieć, ale wiem, że już swoją PS4 nagrzewam. Nagrzewam już maksymalnie na Sonica Frontiers, tak więc no myślę, że będzie grubo. Myślę, że już jestem dobrze nastawiony na tego Sonica Frontiers i to jest tylko kwestia czasu. Dobra. Mamy tutaj nowy power up elektryczny i teraz możemy go użyć i otworzyć sobie tę bramę. I możemy przejść do następnej części naszego hubu, czyli Dragon Realms, tak on się nazywał? Aż muszę zobaczyć. Dokładnie tak. Tak więc już odblokowaliśmy sobie następną część tego hubu. Oczywiście nie zrobimy go w 100%, ponieważ jeszcze mamy drugą część zablokowaną. Ale przynajmniej jakąś tutaj część zrobimy. Myślałem, że coś ważnego powiesz, ale tak, trójkątem możemy sobie przybliżyć kamerę, jak to było za czasów oryginalnej trylogii i Reignited Trilogy, tak więc no nic szczególnego, no nie? Znamy raczej te opcje. Mam nadzieję tylko, że mój mikrofon, kiedy będę edytował, nie będzie brzmiał jakbym był pod wodą. A może tak być dlatego, że zauważyłem, że im gadam powiedzmy ciszej, tym mikrofon brzmi tak, jakbym gadał faktycznie pod wodą, a nie lubię bardzo tego. No ale cóż,
Jeżeli chodzi o tą część hubu, to bardzo lubię chociażby to, że mamy tutaj właśnie taki basenik. No, generalnie ta sekcja wodna bardzo mi przypadła do gustu. A, dobra, tam gadanie, że mogę się, kurde, ten, pływać sobie pod wodą. No, ja wiem, że mogę pływać pod wodą, bo już pływałem w Spyro Trójce i tam musiałem te smoki ratować. Więc jakby Sparks niczego nowego nie powiedziałeś. Tak jakby. Tak więc dobra, teraz bierzemy bąbelki i bierzemy co nasze. Amy. Nice. Mam nadzieję, że to nie Amy Rose. referencja do Sonika. Tak jakby tylko jedna postać mogła mieć na imię Amy, ale nie uważam tak, żeby nie było, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Nie uważam tak. Po prostu sobie jaja robię. Ogólnie to jak wszedłem do tej gry, w sumie zanim odpaliłem tego save'a, to zauważyłem, że mam 13% już gry. Co uważam jak na pierwszą sesję jest dosyć ładnym wynikiem. Wiadomo, że 20 czy tam 30 to byłoby całkiem sporo, ale no nie oszukujmy się, pewnie za niedługo wbijemy taką dosyć sporą ilość procent. Kenichi. Co to w ogóle za imię Kenichi? Nigdy nie słyszałem o takim. Ale no, jeżeli widzieliście tam filmik, zanim się ta sesja rozpoczęła, z tym jak nadrabiałem sobie, to mogliście zobaczyć, jak bardzo był schowany ten... Jak bardzo był schowany ten klejnot w ogóle... Jezus Maria, znowu gadanie. Sparks, jesteś bardzo denerwujący, nie będę tego ukrywał, naprawdę. O Jezu, znowu. Okay, so what's the challenge this time? Activated? How do I activate the portal? I don't see any switches or power buttons. Okay, that dragonfly is as good as free. Czy mogę już powiedzieć, czy nie mogę już powiedzieć? Tak chciałbym się spytać od razu. Więc tak, żeby aktywować ten portal, to z tego co tutaj było przedstawione, chyba będę musiał użyć tego power-upa elektrycznego, żeby to wszystko odpalić, chyba że po prostu muszę od razu w niego wlecieć. W każdym razie, jak pamiętacie tamten klejnot, o którym niedawno wspominałem, gdzie zaginął, no to mogliście zobaczyć, że w niezłym miejscu, nie? Go zgubiłem, przyznajcie, kurde. Jak ja to zobaczyłem, to ja myślałem, że nie wiem, kurde, przejdę się po pokoju ze złości, serio. W ogóle ile mamy już tych klejnotów zebranych? Bo chyba tutaj wyczyściłem hub. W sensie tą część. Tę część. 338 według tego. No tak, 338, mamy 5 na 10 tych ważek. No nieźle. No nieźle, nieźle. Ładny to jest wynik. Teraz się zastanawiam, jaki poziom zrobić, bo tutaj chyba mamy wejść do jakiegoś poziomu.
Nie pamiętam szczerze, co to był za poziom, ale patrząc po tych kwiatach mam dziwne wrażenie, że to jest coś na rodzaj Hany Speedway ze Spyro Trójki. Tylko ten taki poziom, bo wiem, że taki poziom w Enter the Dragonfly był. Był też w Spyro Season of Ice. Miały taką samą nazwę dosłownie te dwa poziomy. Tak więc no zobaczymy, kurczę pieczone. Nawet tutaj też u góry farmera, tak więc... no nie wiem. O! Zaczęliśmy, dobra, challenge. Więc teraz tak, musimy zaelektryzować te właśnie słupki. Tak więc będę musiał tutaj robić exploring po całym tym poziomie. Nie bardzo pamiętam, gdzie one były, więc to też nie ułatwia mi za bardzo. 5 już słupków mamy zaelektryzowanych, więc super. Teraz mamy iść w tamtą stronę. Może zdążę, a może nie zdążę. A raczej marne są szanse, że zdążę, bo tam jeszcze u góry muszę się dostać. Jest szansa, że może zdążę. Marna szansa jest, że zdążę tak na dobrą sprawę. Bo nie wiem, gdzie jest ostatni słupek. Ale przynajmniej sobie tutaj pozbierałem klejnoty, tak więc... Czekajcie sekundkę, ja tu zaraz ogarnę. O, dobra, to już od razu tu wyczyszczę i zaraz ten ogarniemy sobie. Może tutaj jakiś Dragonfly będzie schowany, a myślę, że to jest dosyć prawdopodobne, że jakiś Dragonfly się tu będzie kręcił. W sensie jakaś ważka. Tu na razie z tej strony nic nie widzę. Padałoby power up zmienić, tak by the way. Bo nie chcę chyba razić te ważki, chyba. Nie wiem, one mi jeszcze nic nie zrobiły. A sam fakt, że szukam je nie wiadomo jak długo, nie jest jakby powodem, żebym je raził prądem. Dobra, jak wygląda sytuacja z Atlasem? Ile teraz mamy? 529. No to już jest całkiem spory wynik, muszę przyznać. 529 to jest kurde. No ale dobra, to robimy teraz cięcie i ten. Ja ogarniam na spokojnie sobie ten challenge z rażeniem prądem. To był chyba ten, którego ominąłem, ale nie mam pewności. No. Dobra, udało się. No dobra, to uratowaliśmy Alexa, więc teraz można byłoby zabrać się za jakiś pierwszy poziom z tej drugiej części hubu. I się tak kurde zastanawiam, jaki tu zrobić kolejny poziom. Ja myślę, żebym podszedł do tego tutaj zioma. I tutaj zacząłbym poziom. Hello, Spyro. You need to collect more of those them air bugs, and I should have this honeycomb raft working like a charm. Well, that should do it, Spyro. Hop aboard the raft and get ready for the honey moss rapids. Ah. On potrzebuje 45 tych ważek, więc trochę lipa. A my ile mamy ich dokładnie? 16, no to... To trochę żeśmy nie trafili z liczbą. Trochę bardzo bym nawet powiedział.
Więc zobaczmy, czy ten chłop u góry będzie chciał nas wpuścić do poziomu. Najwyżej pójdziemy do tamtego typa nad morzem. Ale może ten będzie chciał nas wpuścić. O, swoją drogą klejnot za nim. Lol. Wow, that's a lot of dragonflies, Spyro. You should have no problem getting this here UFO to work now. Hop aboard, but beware. The space cows, they're everywhere, everywhere! Nawet musimy, kurde. Będziemy sobie teraz lecieli na tym UFO, mam rozumieć? Podczas loading screena. Ta, będziemy sobie lecieć. No to jest całkiem pomysłowy loading screen, muszę przyznać. Ale żeby nie było, że będziecie ciągle patrzeć na Spyro, który sobie leci, tak więc teraz zrobię... Ciekawostki do poziomu Crop Circle Country. Tło tego poziomu jest bardzo podobne do tego w Bryce Harbor. Dwa księżyce powracają w tych samych kierunkach. W Crop Circle Country jest mniej chmur niż w Bryce Harbor. Jeden z rolników tego świata, Farmer John, ma takie samo imię jak jeden z rolników z Robotica Farms w Spyro 2. Niektórzy wrogowie wydają takie same odgłosy jak Rhinoki z Molten Crater ze Spyro 3. Poziom przypomina nocną wersję Robotica Farms i również przez pojawienie się UFO przypomina Metropolis ze Spyro 2. No i jesteśmy już w poziomie. Ile tu mamy do A, dobra. Spyro, Space Riptox have arrived from nowhere and have overrun the farm looking for dragonflies. Since they haven't been able to find any, they've been abducting cows and locking them inside the big barn. And I'm afraid I'm next. Don't worry, I'll help you. You will? Golly, thanks! You just need to go round back and unlock the big red barn and rescue them cows! Okej, czyli mamy ratować po prostu jego krowy, ponieważ tutaj ufoki brzydkie napadły na tę farmę i wypadałoby się za nie zabrać i skłapać im dupę. Rozumiem. Ja bym bardziej chciał zobaczyć, jak wygląda tutaj stan w tym poziomie, ile potrzebujemy zebrać. 800, o Jezu, 800 klejnotów i 10 ważek. Ta dziesiątka tak dziwnie wygląda, tak jakby to było 20, ale dobra, nieważne. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę cholernie długie poziomy są w tej gierce i tak jakby żadna gra z trylogii nie miała aż tak długich poziomów, z tego co pamiętam. Więc ta gra dosłownie przebija wszystko. Wszystkie, całą trylogię. Moi drodzy, powiedzcie mi, po co jest tutorial jak niszczyć tą wazę, skoro Spyro już od pierwszej części może je normalnie niszczyć, wbiegając w nie? Czy naprawdę ta gra traktuje nas jak debili w tym momencie? Bo nie rozumiem za bardzo. Czy naprawdę twórcy tworząc tę grę myśleli, że nie wiem, w tę grę będą grały osoby, które nie grały w oryginalną trylogię? Bo jeśli tak, to jesteście niezłymi idiotami w takim razie. Nie, naprawdę ja nie rozumiem takich, kurde, zmian, takich rzeczy. To jest już jest jakaś trochę takie nieporozumienie, bym nawet powiedział. Bo nikt grający w tę grę... O, cztery jedynki. Nikt grający w tę grę raczej by nie zapomniał takich podstaw. No już nie przesadzajmy. Może co jedynie mogli zapomnieć, że coś takiego jak headbash istnieje, bo w ogóle te moce, te umiejętności ze Spyro 2 tutaj już są domyślnie dla nas, ale... Ale dlaczego takie, kurde, dziwne zmiany tu są wprowadzane? Oj, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Piętnaście żyć. No, całkiem spora liczba. Całkiem spora. Muszę przyznać. Tutaj sobie jeszcze tu zbierzemy.
Ogólnie nie pamiętam wspomnień z mojego livestreama z 2018 roku. Niestety. No, Akirę żeśmy uratowali. Aczkolwiek... No graficznie, jak i soundtrackowo, ponieważ soundtrack sobie leci tam w tle, poziom prezentuje się bardzo dobrze, uważam, i myślę, że nie mam nic do zarzucenia poza tym, że poziom sam w sobie troszeczkę klatkuje, bo gubi klatki nie z tej ziemi. No i ma ten taki gówniany tutorial, jakby, kurde, fani Spyro nigdy nie grali w Spyro, no nie? A teraz ja zamknę mordę, a wy sobie posłuchajcie tego jakże fajnego i zacnego soundtracku. Świetne, świetne, powiem wam, po prostu świetne. No soundtrack, kurde, jest naprawdę na wysokim poziomie tutaj. Jestem ciekaw, czy ten poziom będzie miał również klątwę jednego, kurde, klejnota. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że żaden z tych poziomów już nie będzie miał klątwę jednego klejnota, bo naprawdę, oj, wścieknę się i to nie na żarty. Nie na żarty się wścieknę, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce. Dziesięć klejnotów. O, 10 klejnotów. Hey, you're Spyro, ain't you? Glad to meet you. Have you seen any of my pals? Nie dziękuję. Ja na razie się tutaj twoimi krówkami zajmuje w ten sposób, że je straszę z tych pól z kukurydzą. W ogóle swoją drogą chyba strach na wróble się spalił i to na maksa. Hej, po prostu dalej, jedziemy na maksa, hej. Chodź tu, Waszka. Jezu, Waszka przed nami ucieka, no nie. Znaczy, lubię tą animację, że ona ucieka i tak dalej, ale kurde, no daje się złapać. Dobra, dała się złapać. Mitnik. Mitnik, kurde. Co to za imię jest? Dlaczego takie dziwne imiona niektóre ważki mają? Weźcie mi, powiedzcie. Nie rozumiem. Ale wiele rzeczy w tej gierce nie rozumiem, naprawdę, uwierzcie mi, ja tutaj wiele rzeczy w tej gierce nie rozumiem, nie potrafię zrozumieć. Dobra, w każdym razie robimy sobie teraz skok, 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 skok. I tyle. Co trzeba będzie, to oczywiście będzie zasilone. I teraz muszę znaleźć sposób, żeby dostać się do góry tutaj. A to może nie być łatwy już ten. O, tutaj jakieś UFO przeleciało jako platforma. Ciekawe. Myślałem, że tutaj wiatrak co jedynie odpaliłem. A to UFO jako platforma przeleciało. No proszę, proszę. Widzicie, kurde, jakie fajne ułatwienie. Możemy oczywiście pójść do checkpointa, a ja wolę najpierw sobie wziąć klejnoty. I zaraz sobie podliczę, ile mam tych klejnotów. Myślę, że będzie ich całkiem sporo, aczkolwiek zdziwię się i się trochę wkurzę, jak będzie ich 300 dopiero. No bo to jest trochę już spora liczba, nie będę tego ukrywał. Oj, Spyro, zjechałeś. Dojdziemy do checkpointa i odpalam Atlas, zobaczę, ile tam dokładnie będę miał. A wy jakie ogólnie macie wspomnienia z tym poziomem, jak i z tą częścią tego hubu? Napiszcie na dole, bo jestem bardzo ciekaw. I nie będę się powtarzał, tylko raz zadaję te pytania już. Pierwszy i ostatni.
Dobra, patrzymy w Atlas. Mamy 400 już zebrane. Kurde, to jest całkiem spora liczba. 400 klejnotów już, kurde, na koncie. Ponad nawet, bo 404. Nie, no to jest całkiem spora liczba na te 800.